Witam was wszyscy na dzisiejszym odcinku. Ja jestem Filip, ze mną Trąbalski i Wujaszek. Jeszcze w stylówach ze wczoraj. Na Eurotripie tak zwane. Jeszcze stylówy ze wczoraj, ale to nic nie szkodzi. Zaraz się przebieramy, bo wczoraj śledziliśmy Majka. Dlatego jesteśmy tutaj w Kolonii, w Niemczech, bo właśnie chodziliśmy za Majkiem przez cały dzień. Przejechaliśmy tu po to przez 1000 km, także było grubo. Zostawiajcie oczywiście łapy w górę. W dzisiejszym filmie zobaczcie reakcję Majka na to, co wczoraj się działo, czyli na to, jak go śledziliśmy. Macie małe przybitki teraz. Niedobrze, niedobrze, słuchajcie, Mike popatrzył mi się wprosto w oczy. Więc mordy, 80 tysięcy łap w górę i może po raz kolejny będę kogoś śledził, jeśli kto, taka okazja się nadarzy. Na przykład Mati gdzieś pojedzie, tylko Mati, wybierz sobie jakiś ładny kraj. To przynajmniej wiesz, pozwiedzam coś fajnego. Kości słoniowej. Zamawiam bilety do Dubaju. I oczywiście, subskrybujcie kanał, czerwony przycisk jest na moim palcu. Zostawiajcie suby, bo warto, nie ominie was wtedy żaden film. A my lecimy dalej w tripa. Już skończyliśmy prankować Majka, skończyliśmy chodzić. Nie, ale jedziemy do waszego drugiego domu, można powiedzieć. Naszej Mekki. Spędziliśmy tam troszkę czasu z Wujaszkiem. Czyli do Holandii. Ile tam byliście? Byłem kilka miesięcy, bo ja się był półtorej roku. Prawie. A ja co prawda nie byłem w Amsterdamie. Nigdy. Ja też nie. W wielu miastach tam, ale nie w Amsterdamie. Nie było mi dane. Bo ja się był, ja nie byłem, więc moja reakcja też będzie na to miasto. Tak, więc lecimy do Amsterdamu, zwiedzimy troszkę. No i taki będzie dzisiaj tripek. Mamy niedaleko, bo Kolonia jest blisko granicy z Holandią. Holandia to jest mały kraj, który ma największe zagęszczenie autostrad na świecie. Więc autostradą cały czas. Mateusz bawi i uczy. Do Amsterdamu mam jakieś 2,5 godziny autostradą. No i później powrót 12 godzin. Drogę, ty wracasz trąba całą drogę, no. Leniuchowałeś w tą stronę, ja z Łukim jechaliśmy, teraz twoja kolej. Dobra, już się nie wykręcaj. Ja się obudziłem i chciałem się zmienić z tobą, ale powiedziałeś, że... No, chciałem się zmienić, jak było pół godziny do celu. A nie widziałem do celu, no. Dobra, nie kłóćcie się, Dobra, nie kłóćcie! Noju! Prowadzisz za nie! Lecimy. W takim razie cel Holandia, cel Amsterdam. Go! To jest typowy trąba, nie? Zawsze po prostu Nedek wie, że jest na pozycji przegranej, musi znaleźć sobie wymówkę. Walcz o swoje, jakbym nie walczył o swoje, to wiesz, nie szedł teraz koło ciebie, nie? Nie no, gituwa, ale i tak ty jedziesz, pozdro. Hej, trąba, widziałeś kiedyś skate'a z szalikiem? To skate w zimie, tak? Zimowy skate. Wiesz, szalik, żeby ich nie zawiało, bo nie będą mogli robić trików na skateparku. Co jest grane? Co jest grane? Ile z tymi rowerami? Ej, ile rowerów? Oni tu mają pierwszeństwo przed wszystkim, przed pieszymi. Serio? Serio. Na tej ścieżce swoje rowerowe, no. Czyli są rowerzy, ci tutaj są bogami jak krowy gdzieś tam, tak? W Indiach. Coffee Company, ciekawe co znaczy, pewnie coś z kawą. Możemy wejść później zobaczyć. Dobra, wstałem! Ale się tak zaspałem, że to jest niemożliwe. Nie no, git, ale ciężki był poranek, nie? A masz taką fryzurę, że czapeczkę chyba obierasz na swoim brzegu. No, jak kiedyś byłem z Wujaszkiem w Holandii, to Wujaszek mi opowiedział, że jak się jedzie autostradami w Holandii, no to z nudów liczy się Tesle, no i się liczy na punkty. I naliczyliśmy jak dotąd 82 Tesle, co daje nam Tesle co minutę w Holandii. Także co minutę była Tesla. Takie autko za 500 000 zł, co minutę na drodze, nie? Tesla. O, macie! Jest. Jakiś tutaj opera piękna. To jest serii tak klimatycznie. Naprawdę, mega fajnie. O, bójku. Oż ty skurczy byku. Siema. Hello. Jak to ładnie! Hej, to wygląda jak z jakiejś bajki. Domki małe, śmieszne ze stoją. Ale mega ładnie, Werce by się tu spodobało. Moja stopa stanęła w Holandii. Ej, ale troszkę chłodno, nie? Ja zakładam kurtkę inspektora Gadżeta w sumie. Wujaszyna zabrał nas na wycieczkę, nie? Chodźcie z wujkiem. Chodźcie za wujkiem, to wam pokażę dwa najważniejsze coffee shopy. Ale mocny sklep, nie? Jakie rzeczy tu są, stare, mocne. Dotknij, to jest taka guma, nie? Sery. I kolejne sery. Ale ładne te wszystkie bloczki. You should get a new tape! Ej, ten ziomek mówi tak wolno. Ej, you should get a new tape! Tak wolno to mówi. Zaraz zjemy najlepsze frytki w Holandii, a może i na świecie. Mają tutaj 24 sosy na przykład. Ej, barbecue, yeah. Oficjalny test fryteczek. Dobra, biorę. Oddawaj. Ej, oddawaj, to mój sos. Tu jest truffle mayo. Ale gorące, chłopie. Dobra.
nie jestem jakimś mega smakoszem frytek, więc ciężko mi to określić, że są jakieś niesamowite. No ja to tak samo, to tak samo, no. Nie, no smaczne, smakują mi, ale chyba faktycznie po prostu nie jestem fanem jakichś frytek belgijskich, nie? Ale dobre te sosiki właśnie, nie wiem, wszystkich spróbowałem i dobre są faktycznie. Rynko, go, 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 go. Ready? Yeah. Okay. Lights, camera, action, start the relaxing. My homies walk on the moon like Michael Jackson. Straight from the underground, everybody get down. Rasta got you feeling good like your name James Brown. Chilling with the gang, straight out of Polska. Rasta man, I'm a professional smoker. I'm so high, and you know why. You hear my freestyle, you say Jankoya. Because it's I'm hot up in the hood. Smoking on the good, as I should. Rasta man, you cool, I'm cheaper. Okay, you got this, you got this. I smoking on the big Buddha. Police crew hear my flow, they say, whoa, Buddha. Yeah, I flow like computer. Man, you are hero, you are hero. You are hero, man. Yes, ziomek jest mocny, nie? Dobra. This is for vloggers. Yeah, yeah, yeah. We are Polish YouTubers, you know? What's the name of the vlog? Freeze. It's like a... Freeze? Yeah, yeah, yeah. Like ice? We call it freeze when we say it, but it's spelled the other way. How you spell it? It's name of my channel. F-R-I-Z. Freeze. F-R-I-Z, yeah, yeah, yeah. Ayo, check this out. Ayo, man, this is Live MC. I'm chilling with the VIP, this is Freeze. F-R-I to the Z, make it complete, man, yo, representing, this is deep. Hey, yo, see me with the Freeze. Dobry, yes, serious, dobry. Come through, man, Freeze to perfection. Mocny jest, Iwan? Okay, man. We are doing freestyle battles in our house, but you are better than us. Yeah, you are better than us. I'm rich. Shout out to the Freeze gang, thank man. You, man. Now I'm gonna freeze my neck and my wrist. Dobra. A lot of time people from Poland come here and they all show me love, man. Janky, 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 Polska gang. And also, of course, big shout out to the Freeze gang, F-R-I-Z, represent that. Okay, thank you, man. Have fun. Peace. Krucho. Nie, no ziomek był zbyt mocny. Musiałem kupić płytę. Trzeba było. Wiadomo, trzeba było, trzeba było. Ale powiedział na freestyle, dobrze. Dobrze, no lepiej trochę od nas w domu, nie? Jak zaleciły czasem wieczorkiem. Dobra, dawaj frytki, bo zjedliście wszystko jak go nagrywałem. Te frytki jednak są przekozackie. Trąba to teraz powiedział, ja to też stwierdzam, bo jak trochę ostygły, to się okazało, że dobrze smakują. No, bo jak jest strasznie gorące, to nie czujesz smaku, tylko jest taki, ale gorące. No. Patrzcie, co jest grane. Jakie przejście. Ale śmieszne, wszyscy fateczki robią. Właśnie szliśmy przed tą czerwoną ulicę znaną i jest po prostu, no, czuję się wstrząśnięty. Ja wiem, że będę głodny zaraz, ale na razie czuję się wstrząśnięty po tym, co przeżyłem i zobaczyłem. Ja też. Na razie nie, ale ja to też, będę. No, ciężkie przeżycie, powiem szczerze. Ulica Czerwonych Latarni w Amsterdamie. Ciężki temat. O, standardowy zabieg, zapomnienie włączenia mikrofonu. Około 10 godzin później jesteśmy w domu ekipy. Jesteśmy strasznie zniszczeni, zmęczeni i w ogóle. To była niezła przygoda. O, moi drodzy, wróciliśmy 2 dni temu do Krakowa. Była ta przerwa taka 2 dni, dlatego że dopiero dzisiaj wchodzi odcinek, w którym Mike będzie mógł siebie zobaczyć na kamerze. I dzisiaj będzie reakcja. Tak, będzie reakcja. I teraz tak, z faktów. Słuchajcie, Mike do tej pory dalej nic nie wie. Film montowaliśmy w taki sposób, żeby nie zobaczył. Więc jesteśmy teraz też na ogrodzie, on śpił siebie w pokoju, tam w środku domu też nie słyszy nas. Jest godzina 14:03, więc za godzinę wchodzi na YouTube'a już ten film, a Mike dalej nie wie, że był śledzony. A to już będzie na YouTube. Mamy przebrania? Mamy. Wujaszek będzie przygotowane są? Czapki się, też? Tak, że ogarniemy przebrania. Ja z nim gadam o Gamescomie, nie? I on wczoraj rzucił jakiś pomysł na film, że można zagrać w siatkówkę głową, a my to widzieliśmy na żywo, ja tam szedłem. I stary, idę z nim i on o tym powiedział. Ja tak sobie myślę, serio? Wow, fajnie. Też wczoraj podbiłem do Mike'a i się pytam, Mike, jak to było na tym Gamescomie? Spoko ci Niemcy? Spoko ta kolonia? Ja bym zupełnie poważnie. Będziesz cały czas musiał wzywać policję, żeby nam kolejne donosy robić. Co się dzieje? Chłop powiedział, że kupuje Audi. Kłótnia w domu ekipy. Stary. Ale nie, no serio. Będę podchodził młotkiem, rozbijał ci szybę, ty będziesz mówił, co zrobiłeś? Ja mówię, nic. Mówię, to wezmij policję. Jeszcze chwilę wzywał policję i co chwilę sprawy się będą toczyły przez kolejne 2 lata, a ty jedziesz miał auto. Największy hejter Audi. Jest, jest tak, że... Jak mi się kiedyś spodoba jakieś Audi, sobie je kupię, to się nigdy o tym nie dowie. Będę nim jeździł na parkingach takich, wiesz, podziemnych. To jest moje przebranie. W garażu są okulary i czapka. Idziemy teraz po nią. Ej, Tromba, chodź na chwilę, przy mnie Łuki też możesz, o!
Dobra. Totalny. A gdzie znak szuka? 14:47. Za 3 minuty, bo za 13 minut wchodzi film na kanał, w którym siedzieliśmy Majka. Majka jeszcze totalnie nie wiem, czym jest. Przyjrzałem się, dawajcie. Kurde, muszę zniszczyć fryzurę, nie? Najgorsza sprawa na świecie. No nie, nie rób Jezu. Tego, nie. On to rozumie to poświęcenie, jak obejrzy ten film. Ej, wchodzimy do kuchni, nagrywaj głównie Majka. Majka nagrywaj cały czas. Wy wiecie, jak my wyglądamy? On będzie nagrywaj myślał, tylko Majka. I patrzymy, co cokolwiek zrobić. On będzie myślał, że... Kaptur głowa. Kaptur, no. Z jaja na pewno będzie myślał. Dobra. Co? Na temat ciebie. Siema. Co chłopy się ubrały, co się? Nie no. Co? Weźmy się do odcinka, gościu, żeby pasować. He? No. Nie. Wiesz, kim jestem? Bierzemy przebrania challenge, nie? Ja jestem wiesz, kim ja jestem? Co tak patrzysz? Rozpoznajesz mnie? Nie. No byłem Łuki, no! To jest młody byłem Łuki! Ale dobre przebranie! Ta, nie rozpoznam mnie! Wiesz, kim ja jestem? Ty? No. Ja jestem Mike, inspektor. Ja jestem. Dobrze, nie rozpoznałeś mnie. Wygląda, że taki typowy dealer, co nie w Holandii. Brooklyn. Brooklyn Mike. Mówisz, że jest gamerem, ale gra na PlayStation, nie? Kumasz. Kumasz. Ale skarpetek już nie było w zestawie. No to dobrze wyglądamy, pasuje wszystko. No, no, jesteśmy w domu, że nie będziemy, wiesz, chodzić w skarpetkach, nie? Po domu. No, elegancko, elegancko. Mike się nie może napatrzeć na nas, doba. Wymyśliliśmy tytuł, że gramy w przebraniu. Mike nie wie, o co chodzi. Dlaczego nie ma przebrania? Dlaczego sam nie został zaproszony do przebrania? Bo jest zawsze przebrany. Nie, on nie wie, o co chodzi, doba. A ty, Łuki, po prostu wyglądasz tak śmiesznie, że... Jak śmiesznie? Michael, czemu tak spochmurniałeś? Ja słucham. A ja mam taką minę, jakiś totalny mindfuck. Ej, ja w ogóle chyba zacznę się tak ubierać, nie? No, a ja w ogóle gdzieś tak wyjść z domu. Nie taką oprawiam z ręki. Ogólnie ja dzisiaj tylko tak chodziłem, kupiłem po 3 komplety. Nie, no dobrze wyglądacie. O, to no jest? Ej, dobra. On mi nagrywa twarz, ja nic nie robię. Nagrywa jej no, bądź. No, ale dobra, skupmy się na meetupie. Będziesz miał koszulkę ze ślimakiem. No, bo Simak to jest twój symbol, to jest twój symbol. Majko, ty masz minę. Ja bym coś zrobił, nie? Majko, co zrobiłeś? Nic. Co zrobiłeś? Co masz tak minę, powiedz. Gościu stanął i powiedział... Majko, 10 minut... Muszę wam coś powiedzieć. Majko, 10 minut siedzi tak i to. I później zobaczył wzrok na sobie. Zrobiłeś mi kawę? Ej. Miałem? Kiedy? Pisałem na grupie. A super. Dasza, dajcie mi zerować. Moi drodzy, moi mili, chciałbym wam pokazać coś bardzo fajnego. Będzie to najnowszy odcinek na kanale Freeze. O Jezu, co nas... No weź nie hejtu! Co nas trollowa w ogóle? No, menadżer, nie lubisz moich filmów, ja! Pewnie nagrycie jakiś film, gdzie jest 10 godzin na przykład słuchania czegoś i musimy to oglądać. Pan pomysł po prostu, no jakby powiedzieć to, że śledzimy Majka, tak? Nie no, Michael, nie zgub się. Narazka, w takim razie. Radzi się. Bardzo dobrze. Kurde, szkoda, że to jest teraz i nie ma ten jakiś takich, wiesz, większego powiedzmy. Siedzieliście mnie w Niemczech? Nie no, oglądaj. Oglądaj. Dzisiaj realizujemy ten pomysł. Tak, właśnie planowaliśmy. Tak, ja sobie jeszcze myszka kawy wezmę. Robi się fajnie. Nie ma pojęcia, żeby nas tam wypatrywać. Nie ma szans, żeby no, w ogóle brał to pod uwagę. Nie ma takiej opcji. Nawet jak Max zobaczy. Nie uwierzysz, Max, nie zaraz stanie. Ja biorę galowe spodnie. Nigdy w galowych spodniach nie robię. O, te same, co mam na sobie. Ja się do tego przygotowuję mocno. Ja się ubieram jak lump. Chociaż nie, ja się czasem też ubieram jak lump. Czy to wyjdzie? Totalnie się nie spodziewa w ogóle. On ten film zobaczy wtedy, kiedy wy. On nie będzie wiedział... O, czy teraz? No, teraz chyba. Też teraz widzą. Mamy dwie wtyczki, można powiedzieć, już na miejscu w Niemczech. Kubon będzie naszym... Kubon i Jojo. O, Jojo, to będzie po premii. O, taka kurtałeczka. Ło, to dostała całą sobie. Ale z tej okoliczności. No. Ej, bez kitu. Ja was tam nie wam się chciało, prze chłopy. Jakie poświęcenie, co? Musicie chyba dać 150 łapek pod tym filmem w tysiące. Nigdy mnie nie rozpoznałeś. Wyglądasz jak stary Freeze. No wszyscy to wyglądali. Jaka rodzinka. Dobra, lecimy na Gamescom, idziemy szukać Majka, słuchajcie, go śledzić przez cały dzień. Let's go. Moi kochani, to jest projekt Brzdąc, misja, kryptonim. Ślimak. Kryptonim. No misja jest potężna, jesteśmy w innym państwie. Jesteśmy tylko po to, żeby znaleźć Majka i to tylko po to, żeby... Majk zniszczony jest, nie? Grubo sobie. O, to oglądaj dalej, nie? Oglądaj dalej. No. Nie wiesz, co się działo, no, że jeszcze nie zaczęło.
Grubo. Co chłopy, se misje zrobiły, co nie? Mam go, idę. Idę za nim, idę za Majkiem. Myszkę zostawi. Zaraz. Hej, chłopie! Pan, stary, jakoś blisko. Nie! Te gnoje. Ale jak ty idziesz, tak fajnie. Majk, coś nagrywa? Nie, influencer nagrywa. Popatrzyłeś się na mnie! Popatrzyłeś jego! Tak, nie zrobię teraz. Z takiej odległości! Co ty, za chwilę bym was nie rozpoznał. Idziecie w moją stronę, nie? Ja, kurde. Dobra. A ja już wiem, z kim tak Jojo pisał, jak go podpisałem. Nie dawaj szybciej, kościu, bo nie ma czasu, bo chcę iść tam i tam, ale z telefonem. A nie odpisuję. O, ten, zobaczysz, że nie gacie, tylko dorwę swoje siła. Jestem tak, że miałem ci czapkę wziąć, takie zagłosie. Naprawdę na kolonii, Michael. No, bo na kolonii skidu. Droma, foteczkę robi. Co za tyczy? Pa, to jest mocny pan. Poproszę Jojo, żeby coś ukradł Majkowi i oddamy mu to na filmie w... Łuki, przynieś coś! Oglądaj! Wiem, co mi ukradł! Szukałem tego! Co? Podkładkę do GBL-a. Szukałem tego jak głupi. No, mówiłem! A mówiłeś, Jojo, że tego nie masz, że nie wiesz, co to jest. A ja to wygrałem! Ej, były takie mocy, Pojechali ze mną do Niemiec, nie? Do Wisą. Bałem się o ciebie. O, Jojo, telefon, tylko telefon. Idziesz sobie, lecisz sobie. A ja siedzę po drugiej stronie. A tam jest... Trąba tam był po lewej. To siedziałem sobie na rogu. A on cały czas z telefonem siedzi. Dwa metry obok niego przeszedłeś. Ja go wyzywałem za to, że idzie co wpisać. To jest tak jak kamera tutaj jest. Nie było wam gorąco? No, Karol cały czas tak chodził. Tak, ja chodziłem. Ja się tak spociłem. To było gorąco. Było fest gorąco. Na, leci se. Small Michael. Kleiny Michael. Widzisz ich? Łuki na cały głos, widzisz ich, a oni są 2 metry przed wami. Ajajaj. To jest jeden smaczek, jeszcze jest drugi smaczek. No, to nie wiem, co mi zniknęłeś. Wygląda głowa z tyłu, zobacz dlaczego. Jojo, nie gacie, ja dzisiaj zaraz zjadę od razu rowerem pod twój dom. On nagle mówi, dobra, ja wstaję, bo nie chcę mi się spać. Muszę coś ponagrywać. Serio? Ale oczy jeden. G.I. Joe, I know you! Famous Polish operator. Ale nic nie podejrzewa, tak? Nie, nic, co ty, zero. Zero. Ej, to było w ogóle zero. To było prawie 5 dni temu. No. I Mike dalej mi się tym nie uda. Ja bym tego nie wpuścili, do końca życia miał prank. No. Na 13 lat już pograli. Patrz to. Jojo wchodzi, patrzy czy Mike śpi. Mike jak śpi. Mike śpi, to ja wbijam, połazam. To będzie mocne. My tego nie widzieliśmy z Łuki, bo byliśmy na dole. No, weźmy na dole, żeby nie oszczypałeś. Chodź i ci pokażę ręku, czy on śpi, czy nie. Ty zdrajco. Nie. O, mocny materiał. Mocny materiał. Nie. Trzeba sobie zdjęcie zrobić. Śpiąca mamika. Był u ciebie w hotelu, jak spałeś, w pokoju. Tak? Ty się 100 km od dołu.
Zero świadomości. Głodny materiał, co? Jak się czujesz z tym, że byliśmy tam i teraz dopiero się o tym dowiadujesz, nie? No, czekaj, ja zatrzymam, bo tu już nic nie... Jesteście naprawdę dobrzy. No, ale że do mnie jest tylko dobrze. Ale misja była taka, żebyś nic się nie dowiedział, a żeby jednocześnie zrobić jak najwięcej. Podglądnąć cię, coś, jakąś interakcję, zabrać ci podkładkę, tu wejść do ciebie do pokoju. Mieliśmy jeszcze dwie akcje zrobić. Łukasz miał zrzucić czapkę i uciec w tłum, żebyś ty się, wiesz, oburzył i coś tam chciał go gonić. Ale jak ci ściągnę czapkę, tak, to mnie ktoś zatrzymał po prostu. Ważniejsze, a, też ważniejsze było, dla nas ważniejsze było to, żebyś do końca nie wiedział, do dzisiaj, co się stało, niż żeby zrzucić ci czapkę i na przykład nas poznasz czy coś. I zrobiliśmy, i przez to, że spałeś, zrobiliśmy też jedną akcję. Mieliśmy zrobić taką akcję, że ja na mieście będę przechodził i walnę George'a z bara tak silno i, uciec, i po prostu będę szedł tak szybko, że on za mną nie pobiegnie i wiesz, ty też będziesz, i on cię będzie nagrywał z daleka, nie? No, było za późno. Jak ty zaczniesz się burzyć, to się tak. Za długo spałeś, więc stwierdziliśmy, że jakby na tym skończymy, bo już byśmy po prostu byli w Krakowie za późno, a też mieliśmy swoje rzeczy, także Majker, zostałeś sprankowany, to jest jeden sprankowany! Jeden z mocniejszych pranków, nie, to jest... To było dobre. 30 godzin w aucie. Znaczy nie, 24 godziny, 26 godzin spędziliśmy w aucie, a 4 godziny poza autem. Dobre to było. Jeszcze byliśmy w jednym miejscu, a zobacz sobie trochę. Ale to masz, jeszcze byliśmy w jednym miejscu, to jutro zobaczysz, tak jak się też dowiesz. To też będziesz miał, jeszcze byliśmy w jednym miejscu. Ale fajnie, odzyskałem swoją pokładkę. Ej, ja mam ochotę po prostu wziąć manekina i ubrać go w te moje ciuchy, żeby stał u mnie w pokoju. Taki manekin przebrany tam. Ale to jest historyczny prank. No to było profesjonalnie zrobione, rozegrane, więc szacun chłopaki. A te rzeczy mi się lepiej na oczy nie pokazują. Mike, w momencie jak byliśmy tam i ci śledziliśmy, to pisaliśmy w tym samym czasie na konfie. Na przykład Wera pisała, otworzy ktoś bramę, a ja pisałem, już idę otworzyć, nie? Ja pisałem, Krzychu, kiedy będziesz? Dlaczego cię nie ma jeszcze? No, nagrywamy o 14. Trąba, kiedy będziesz? Masz być na 15, bo nagrywamy, żebyś... Na obiedzie z Mariolą. I to wszystko pisał, nie mam auta przecież, wiesz. No to wszystko. Czytałem to. A my wtedy byliśmy... Wygrałeś do niego. A my wtedy byliśmy koło ciebie. Zostawiajcie łapy w górę, będzie więcej takich akcji. Słuchajcie, będzie kanał, czerwony przycisk na moim palcu. Widzimy się jutro na was.